Dwa ulubione kompakty, dwa japońskie kompakty i dwa kompakty, które są oczywiście hybrydowe, czyli Toyota Corolla i Honda Civic. Samochody, które tak naprawdę od lat toczą wojnę ze sobą, jeśli chodzi właśnie o klientów w Europie. Jedni wybierają Corollę, drudzy wybierają Honda Civic, a teraz w tym momencie trzeba to sprawdzić, który samochód jest aktualnie lepszy. Jako ciekawa, dająca niesamowitą ilość emocji hybryda właśnie w segmencie kompaktowym. Czas na wojnę japońsko-japońską, czyli Corolla versus Civic. Jedziemy z tematem. Dobra, ale zanim przejdziemy do tej wojny japońsko-japońskiej, drogi widzu, nie zapomnij zasubskrybować kanał Motookiem, bo to dzięki Tobie możemy właśnie porównywać takie dwa samochody i dostarczać Wam tak ciekawych materiałów właśnie jak ten, który zaraz zobaczycie, więc co? Dzięki serdecznie za subskrypcję, a my przechodzimy do starcia tytanu. No dobra, to w takim razie co będzie w naszym starciu? Naszym starciu będzie Toyota Corolla najnowszej możliwej generacji po faceliftingu i jest to oczywiście wersja z pakietem GR Sport, dwulitrową hybrydą oraz jest to wersja Touring, żeby było bardziej możliwe to do porównania. Na drugim końcu mamy najnowszą Honda Civic. Civica piątej generacji, który naprawdę mocno się zmienił. Jest to najnowsza dwulitrowa hybryda w systemie odwróconym i jest to wersja Advanced, czyli najmocniej wyposażona, jeśli chodzi o ten samochód. I jest to oczywiście, jak to przystało teraz na Civica, wersja liftback. Toyota Corolla, jeden z najlepiej sprzedających się kompaktów w Polsce. Numer jeden, jeśli chodzi faktycznie o wybór Polaków i to najczęściej w wersji hybrydowej. Toyota Corolla praktycznie kupują w większości wszyscy, bo jest najbardziej popularnym kompaktem i jest takim najbardziej dopasowanym kompaktem i najlepiej po prostu się podobającym. Japończycy w pewnym roku stwierdzili, że koniec z nudnymi samochodami i tak faktycznie też powstała najnowsza Corolla. Corolla, która ma w sobie to coś. Kiedy dokładamy jeszcze na przykład pakiet GR Sport, który naprawdę dosyć mocno usportawia ten samochód, nagle staje się dosyć ciekawą propozycją na rynku. I co ciekawe, występuje także w trzech różnych wersjach. Występuje w hatchbacku, występuje także w sedanie oraz występuje także w takiej wersji jak my mamy, czyli najbardziej praktycznej kombi. Macie tutaj najnowszą generację Corolli po faceliftingu i to jest najważniejsza zmiana, bo jednak w tym samochodzie przywędrowało delikatnie parę zmian. Może nie wygląda on tak z zewnątrz na bardzo mocno zmieniony, ale faktycznie zostało zmienione dosyć sporo w układach, jeśli chodzi o jazdę oraz także w systemach, czy także właśnie silnik, który przywędrował w nowej generacji. Przechodząc sobie do Civica, jest to oczywiście bardziej sportowy samochód. Jeśli chodzi o Civica, tak naprawdę już mogliście go zobaczyć na naszym kanale w teście zimowym. Mieliśmy taki piękny niebieski egzemplarz, który naprawdę Wam się spodobał ze względu także na wyświetlenia oraz na popularność właśnie najnowszego Civica. Bardzo chcieliście także zobaczyć właśnie porównanie tych dwóch samochodów, dlatego właśnie Civic stoi obok nas. Civic to jest tak naprawdę bardzo fajny samochód, który jest dłuższy, ma o wiele większy rozstaw osi i to najbardziej właśnie w nim czuć. Mamy połączenie ładnego srebrnego koloru, który tak naprawdę wieczorem staje się bardzo ładnym odcieniem, nawet wpadający lekko w złoty kolor. Połączone jest to z czarnym kolorem w wersji GR Sport oraz w wersji Selection. Możecie mieć właśnie taki dach w kontrastującym kolorze. Do tego progi, które się tutaj pojawiły, są delikatnie szersze niż w standardowej wersji. To jest zasługa pakietu GR Sport. No i koła, które są oczywiście dosyć duże, są to 18-calowe koła, które mamy tutaj zamontowane w naszym egzemplarzu i to jest ważna różnica, że po faceliftingu przywędrował tutaj inny wzór felg. Są to felgi troszeczkę lżejsze, troszeczkę inaczej zrobione, o innym charakterze.
Macie także tutaj zastosowaną oponę Falkena, które oczywiście są różnicą pomiędzy właśnie Civiciem. Ale najlepiej wygląda właśnie tak jak teraz. Biała perła, jaką mamy tutaj zastosowaną, do tego czarne 18-calowe felgi, które są w takim stylu typowo JDM-owym. Naprawdę bardzo ciekawe opony już na starcie w wersji Advanced, czyli Pilot Sporty 4S-y. To są naprawdę bardzo fajne opony jak na ten samochód. W pakiecie Advanced możecie sobie dobrać także pakiety stylistyczne w formie karbonowych dokładek, które są w wersji Piano Black lub na przykład w bardzo takiej podobnej do stylizacji Audi S, czyli tak naprawdę polerowanego aluminium. Ale patrząc na Civica, jest on o wiele szerszy od Corolli. Czuć po prostu tutaj większe wymiary, także sama maska jest większych rozmiarów i to naprawdę robi różnicę. Różnicą na pewno są także światła. Światła, które w Corolli występują tylko w formie automatycznych, długich i są to światła projekcyjne. Tutaj macie już światła matrycowe, które naprawdę dosyć dobrze działają. Są to światła, które potrafią wycinać sobie obiekty jadące z naprzeciwka, a ich stylizacja jest wręcz niesamowita. Także jeden długi, oczywiście pociągnięty pasek LED-owy, który daje ten charakter, ale zobaczcie, jak one są smukłe, jak są wąskie i wydłużone. Także tutaj to naprawdę robi robotę. I kiedy jedziecie z tyłu i widzicie w swoim lusterku wstecznym właśnie Civica, to bardzo, bardzo po prostu wygląda to zadziornie i tu największą robotę właśnie robi Civic. No to czas przejść sobie delikatnie do tylnych części nadwozia. Jeśli chodzi o Corollę, no to tutaj mamy najbardziej stylizację taką spokojną. Spokojną stylizację ze względu na to, że Corolla właśnie występuje w trzech różnych wersjach. W wersji sedan jest totalnie uspokojonym samochodem. W wersji kombi, tak jak widzicie, jest już troszeczkę lepiej, troszeczkę bardziej sportowo, ale nadal jest jednak troszeczkę tak stonowanie. Jeśli chodzi o wersję hatchback, ona tam najbardziej po prostu jest taka narysowana dynamicznie i ten tył wygląda naprawdę tak agresywnie. I taki był zabieg właśnie Toyoty, żeby troszeczkę rozdzielić klientów także wybierających dane samochody. Ale nie zmienia to faktu, że zobaczcie, jaki to jest dosyć przyjemny także tył, jeśli chodzi o tą wersję kombi. Odcięcie tego dachu, który się tutaj pokazuje, naprawdę bardzo fajnie udynamicznia w miarę ten samochód. Do tego dosyć w miarę wąska szyba oraz światła. Światła, które tak naprawdę są delikatną kopią tego, co znajdziecie z przodu, pojawiły się także oczywiście w nowoczesnej formie LED-owej, w pełni LED-owej, także z tyłu. Mamy takie parę elementów, jak na przykład dodatek w formie nalepki GR Sport nad napisem Hybrid. To oczywiście oznacza, że mamy tą wersję bardziej usportowioną. No i pojawił się tutaj ten bardziej atrakcyjny zderzak, który jest bardziej napompowany, jest lekko lepiej narysowany, bardziej tak agresywnie i tak jak widzicie posiada tutaj taki pseudo dyfuzor, który ma tutaj jakkolwiek coś poprawiać stylistycznie. Tego delikatny plaster miodeł, ale w wersji faceliftingowej najbardziej zabrakło jednego. Tego, co było przed wersją faceliftingową, bardzo fajnym wyróżnikiem występował tylko i wyłącznie w kombi, czyli dwie rury wydechowe, które były umiejscowione po prawej stronie samochodu. Teraz w tym momencie, tak jak widzicie, w wersji po faceliftingu już kompletnie tego nie ma. Czas przejść w takim razie do Civica. A Honda Civic tu robi chyba największe po prostu wrażenie, przez to, że jest to samochód typu liftback, gdzie pojawiła się ta długa, ogromna, przyciemniona szyba, która także posiada wycieraczkę. Pojawił się tutaj także ten pakiet aerodynamik, który dodaje tą świetną, po prostu świetną dokładkę w formie takiego ducktaila. Niesamowicie po prostu to dobrze wygląda i możecie mieć to za naprawdę niewielkie pieniądze. To na pewno warto zwrócić uwagę. Także dosyć charakterystyczny, nowoczesny kształt lamp jest także bardzo fajnym elementem, jeśli chodzi o Civica. Nie są to w pełni światła LED-owe. Tutaj pojawiły się także parę elementów w formie żarówek, ale nie zmienia to faktu, że wygląda to naprawdę zacnie, w szczególności wieczorem. Wyczernione elementy, takie jak Echew. Także mamy ciemny w satynie polakierowane właśnie logo Hondy i napis także Civic. No i przejdźmy sobie delikatnie niżej. Tylna część, jeśli chodzi o Civica, w formie zderzaka jest o wiele bardziej agresywna na pewno niż w Corolce. Mamy tutaj bardziej agresywny dolną część zderzaka. Macie także większe te żeberka, jeśli chodzi o ten plastikowy dyfuzor i to po prostu robi większą robotę, jeśli chodzi o taką stylizację. Szczerze powiedziawszy, tu jest więcej dynamiki i tu jest więcej sportu. Tu jest więcej po prostu stonowania, ale nadal jest dosyć dobrze stylistycznie to narysowane. Więc co? Tak to oto wygląda stylistycznie. No dobra, ale nie samą stylizacją człowiek żyje. Dwa samochody, które są dosyć mocno zbliżone i tak samo właśnie wzięliśmy Corollkę w wersji oczywiście kombi po to, żeby także była zbliżona pojemność bagażnika. Bo o to najczęściej się pytacie, czy jest ten samochód praktyczniejszy od Civica, czy Corolla jest praktyczniejsza. Teraz się to wszystko wyjaśni i zacznijmy sobie właśnie od pojemności bagażnika w tym większym, czyli tak naprawdę w Corollce.
Elektrycznie unoszona klapa to jest tylko oczywiście wyjątek. Wyjątek, jeśli chodzi właśnie o wersję z woziem typu kombi, musicie dopłacić sobie okolice 5000 zł, żeby właśnie taka klapa elektryczna się pojawiła. 581 litrów pojemności bagażnika to jest naprawdę bardzo duża wartość, jeśli chodzi oczywiście o ten segment, ale to jest nie dziwne jak na Toyotę, bo ten samochód tak naprawdę zastąpił Avensisa, który był jeszcze większy. Corolka musiała przejąć praktycznie wszystkich klientów i to faktycznie się także udało. Jeśli chodzi o ten bagażnik, jest naprawdę typowym kombiakiem z naprawdę dużą ilością miejsca oraz ilością w formie schowków. Tak naprawdę macie bardzo fajną podwójną podłogę, która jest także miejscem na koło dojazdowe, ewentualnie tutaj na zestaw naprawczy. Wtedy pojawia się tutaj dodatkowa przegroda. Co ciekawe, także cała podłoga jest także wyjmowalna, obracalna i z drugiej strony macie bardziej taki, powiedziałbym, durable, czyli tak bardziej odporny na zabrudzenia materiał, który jest także z taką matą antypoślizgową. To jest bardzo fajny element. Z lewej strony pojawiło się tutaj miejsce na jakieś wasze drobiazgi, ewentualnie po wyjęciu takiej klapki spokojnie możecie tutaj schować roletę, która się tutaj znalazła. I co ważne, po facelifting doszło tutaj oświetlenie LED-owe w całym samochodzie, co jest bardzo fajnym elementem, że macie pasek LED-owy z lewej, jak i z prawej strony i w tym bagażniku naprawdę wieczorem jest dosyć fajnie, przyjemnie i jasno. Do tego roleta, która jest bardzo prostym systemem, wystarczy delikatnie nacisnąć i ona się chowa po szynach, więc to jest taki bardzo fajny element, który ułatwia codzienną eksploatację tego samochodu. 12-woltowe złącze oraz oczywiście powiększamy sobie tą przestrzeń w formie tutaj za pomocą cięgień i tutaj macie tak naprawdę już płaską podłogę i okolice 1581 litrów pojemności bagażnika, co robi z tego oczywiście samochodu niemałą ciężarówkę. Daję radę. Dwa kartony weszły i meble. I ciuchy zaraz też pewnie wejdą. Ale panie operatorze! Słucham. No nie myślałem, że będzie tego aż tyle! Ja też nie. Dodatkowo pojawił się tutaj także taki mały schowek, który tutaj na pewno pomieści bardzo dużo różnych drobiazgów. Ostatnim z gadżetów to jest automatyczne ryglowanie za pomocą jednego przycisku i zamykanie klapy, więc kiedy macie parę rzeczy w rękach, nie ma problemu, klapa się zamknie oraz samochód się sam zamyka. A przechodzimy teraz do bardziej sportowej wersji, czyli do Civica. Co tutaj mamy, jeśli chodzi o pojemność bagażnika? A że jest to liftback, nie macie tutaj niestety możliwości dokupienia automatycznej pokrywy, ale nie zmienia to faktu, że działa to dosyć sprawnie, szybko i bezproblemowo. Pojemność bagażnika 408 litrów pojemności bagażnika. To jest naprawdę konkretna także wartość i co ważne, jest ten bagażnik także dosyć mocno ustawny. Na sam początek także nietypowa roleta, zrobiona w formie takiej żaluzji bocznej, rozsuwa się z lewej na prawą, jak i z prawej na lewą, bo ten element możecie sobie oczywiście przełożyć. Jedno oświetlenie tradycyjne, niestety żarówkowe i tutaj Corolla dosyć mocno wygrywa. I tutaj mamy także pod podłogą jedno miejsce tutaj na jakieś drobiazgi, trójkąt, gaśnice i to praktycznie także tyle. 12-woltowe złącze, jeden haczyk z lewej, jeden haczyk z prawej. Jeśli chcemy powiększyć ten bagażnik, musicie wtedy już troszeczkę zrobić gimnastyki za pomocą tutaj tych cięgien i po prostu położyć sobie pojemność bagażnika, wtedy się zwiększa do 1200 litrów. No i tak mamy okolice 1192 litrów pojemności bagażnika, co naprawdę robi z tego samochodu też dosyć fajny samochód na przewożenie większych elementów. Ostatnią z rzeczy umiejscowionych tutaj po prawej stronie jest system nagłośnienia Bose, czyli tak naprawdę duży subwoofer, który jest umiejscowiony tutaj w prawym boczku. No i co? Tyle z praktyczności obu samochodów. Jedziemy dalej. Czas zacząć temat wnętrza, a tak naprawdę zaczniemy sobie od foteli, bo to jest bardzo ważny element ergonomiczny, jeśli chodzi o oba te samochody, bo jednak służą także do jazdy w dłuższych trasach. Jeśli chodzi o Civica w wersji Advance, macie tutaj skórzane fotele, które są naturalnej skóry, są naprawdę bardzo fajnie zrobione oraz mają dosyć dobre trzymanie, także boczne. Co prawda nie są ultrasportowe, tak jak na przykład w Corolli. Macie tutaj dosyć taką tradycyjną formę tego fotela, ale naprawdę wygląda oraz trzyma także człowieka dosyć dobrze. I co ważne, występuje w pełni w elektrycznej możliwości regulacji, włącznie także z podnoszeniem właśnie dolnej części także oraz opuszczaniem sobie całego fotela. To jest bardzo fajna regulacja, która pozwoli wam także zapewnić sobie trochę komfortu, jeśli chodzi o dłuższe trasy. Praktycznie macie większość regulacji i co ważne, macie tutaj możliwość regulacji odcinka lędźwiowego w formie wypchnięcia oraz schowania, więc to dzieje się praktycznie wszystko oczywiście w pełni.
pełni elektrycznie. I to jest ważne, że w Civicu także siedzicie bardzo, bardzo nisko, praktycznie czujecie tą sportowy duch w tym samochodzie, bo zobaczcie, jak ja jestem w stanie nisko praktycznie się opuścić. Jak wsiądziecie z wyższego samochodu do takiego Civica, czujecie, że po prostu jedziecie dosłownie na podłodze. Dobra, chodźcie do Corolki. No dobra, szybki teleport do Corolki i siedzimy już w wersji GR Sport i to jest bardzo ważny element, bo wersja GR Sport ma kompletnie inne fotele względem reszty wersji. Macie tutaj fotele, które nie są skórzane, są wpółskórzane, połączone z tekstyliami. Tutaj macie tekstylną część, która szczerze powiedziawszy jest dosyć szorstkiego materiału wykonana. Przed faceliftingiem był to chyba troszeczkę lepszy i bardziej przyjemny materiał. Połączone jest to także z plastikową skórą, przeszytą także czerwoną nitką oraz takim materiałem delikatnie wyglądającym niczym odblaskowy i po prostu jest to wszystko połączone także w całość. Ale sama forma fotela jest bardziej sportowa. Zobaczcie na to, że ja wpadam bardziej głęboko w ten fotel. Fotel jest jeszcze bardziej mocno wyprofilowany i jeszcze lepiej trzyma kierowcę na wszelakich możliwych zakrętach. Do tego jest tak naprawdę konstrukcją, która jest taka przypominająca już fotele sportowe ze względu na górną część. Zagłówek, który tak naprawdę wjeżdża razem w fotel, jest tak naprawdę jednolitym fotelem. Bardzo ładnie jest to wszystko zrobione, połączone także ze srebrnymi elementami. Tu macie logo GR Sport napisane i tak wytłoczone także na tym zagłówku, ale wygląda to dosyć, szczerze powiedziawszy, tandetnie, bo po prostu nawet tego nie widać. Nie jest podkreślone żadnym kolorem, niczymkolwiek. W wersji GR Sport macie także pewną małą niedogodność, czyli tak naprawdę manualne przesuwanie foteli w każdej płaszczyźnie. Dopiero wersja Executive posiada fotel kierowcy z możliwością faktycznie regulacji elektrycznej, ale bez jakiejkolwiek pamięci, więc tutaj Civic pewnie delikatnie wygrywa ze względu na to, że w wersji Advance tam już macie fotele elektryczne. Które fotele są lepsze? Szczerze powiedziawszy, bardziej sportowe są jednak fotele w Corolli. W Civicu są bardziej komfortowe, co nie zmienia faktu, że praktycznie tutaj mamy remis, bo tak naprawdę oba fotele są idealne na dłuższą trasę i oba fotele dobrze sprawdzają się przy bardziej sportowych doznaniach. To czas, moi drodzy, sprawdzić te dwa kompakty w teście Łosia i zaczynamy sobie od Civica 60 km na godzinę. Sprawdzamy, jak faktycznie się ten samochód zachowa. I tutaj widać bardzo dużą sztywność nadwozia, widać płynne i przewidywalne ruchy i praktycznie zobaczcie, jak to nadwozie niewiele się wychyla. Widać tutaj bardzo dużą precyzję i niski środek ciężkości, jaki jest w Civicu. Zobaczcie na krótkie ruchy rąk, które praktycznie nie wymagają jakichś nie wiadomo jakich przekładek, żeby zrobić ten test przy 60. 75 km na godzinę? Sprawdźmy teraz. I tutaj widać bezproblemowy, praktycznie konkretny ruch. Jeden ruchem możecie zrobić tak naprawdę wszystko w tym samochodzie, wyminąć i wrócić z powrotem na swój pas. Co prawda zauważcie, że jeden pachołek został strącony, ale to ze względu na to, żeby pomóc, niż w przypadku pierwszego testu. Szybko w drugą stronę, bez problemu. Czas na Corolla. 60 km na godzinę i tutaj już widzimy po pierwszej fazie ruchu, że jest różnica. Jest różnica ze względu na to, że mamy inaczej usytuowany środek ciężkości. Jest on wyżej i jest ewidentne zarzucenie tylnej osi w minimalnym stopniu. I układ kierowniczy jednak jest troszeczkę inaczej sprecyzowany, jest bardziej luźniejszy, z czego widać po prostu mniejszą precyzję ruchu, ale i tak jest naprawdę na wysokim poziomie. 75 km na godzinę, jedziemy. Tutaj już widać bardzo dużą tendencję zarzucenia tyłu, tak naprawdę nie jest to może jakoś nie wiadomo jak bardzo widoczne, ale jednak jest. Tylna oś próbuje nas delikatnie wyprzedzić, nadal mamy wysoki środek ciężkości, ale nadal pozostaje to wszystko na pewnym systemie prowadzenia. No i w drugą stronę, w miarę szybkie, konkretne, zwarte ruchy. Teraz porównujemy sobie to jeden na jeden, zobaczymy faktycznie jak to wyszło. No i w trybie slow motion jesteśmy tutaj w stanie praktycznie zobaczyć, że układ kierowniczy w Civicu jednak jest krótszy, bardziej precyzyjny i lepiej to działa. Dlatego Civic wygrywa jednak tutaj test Łosia. Co nie zmienia faktu, że Toyota i tak bardzo dobrze wypadła.
No i przejdźmy sobie do deski rozdzielczej. Deska rozdzielcza, jeśli chodzi o Corollę, jest dosyć dobrze mi znana, bo sam prywatnie aktualnie posiadam po prostu GR Sporta. Jeśli chodzi o wersję po faceliftingu, zmieniło się parę detali. Tak naprawdę zmienił się ekran na środku, który teraz aktualnie przywędrował. Jest to większy ekran, prawie 11-calowy, nowego systemu, jeśli chodzi o Toyotę. To jest tak naprawdę system, który już dosyć mocno wam opowiadałem na przykład w Lexusie NX-ie, bo jest bardzo, bardzo podobny i to jest naprawdę dosyć duża zmiana i ten system działa naprawdę zacnie. Zacnie ze względu na to, że po prostu jego responsywność jest o wiele lepsza względem tego, co było. Panie prowadzący, co pan powie o kamerze cofania w Toyocie? Nadal jest to jakość kalkulatora, tylko że na większym wyświetlaczu i wygląda to jeszcze gorzej niż wyglądało przed faceliftingiem. Dlaczego oni nadal korzystają z tych samych kamer, które mają na półkach w swojej centrali już chyba od lat? No niestety, przepraszam was bardzo, ale to jest po prostu mleko, które jest jakości 480p i kamera w nocy jest praktycznie nieużywalna. Niestety w naszej wersji nie posiadamy subskrypcji do nawigacji, która także się zmieniła. Posiada teraz aktualizację online, jest także po prostu jakby cały czas połączona z internetem i samochód także jest połączony z internetem, więc tych takich możliwości połączenia samochodem pomiędzy telefonem jest także więcej. Zmieniono także wszystkie możliwe złącza, tak naprawdę USB-A zmieniono na USB-C, w podłokietniku także pojawiło się USB-C, a wspominam też o tym ze względu na to, że Android Auto występuje tylko tutaj w wersji przewodowej, a Apple CarPlay występuje także w wersji bezprzewodowej. Czy ten ekran jest dobry? Szczerze powiedziawszy, ja uważam, że jest jednak za duży. Dosyć dużo uwagi i dosyć sporo także zabiera wam z widoczności w tym samochodzie, więc pod spodem macie także układ klimatyzacji, pozostał identyczny, tradycyjny, z oczywiście gałeczkami oraz także z wszystkimi możliwymi także przyciskami, więc za to naprawdę ogromny plus, ale tutaj już się robi troszeczkę, szczerze powiedziawszy, staro. Jednak mamy stary wybierak także do selektora jazdy, jeśli chodzi przód, tył. Mamy także tutaj przycisk Drive Mode, który pozostał dosłownie identyczny, taki jak był. Ładowarka indukcyjna i uwaga, nie wiem kiedy Japończycy skończą produkcję tych przycisków, ale podgrzewanie foteli w formie takiego kołyskowego przycisku, tutaj to jest po prostu lekka żenuła. Ale niestety widać, Toyota czeka, aż się skończą, tak samo jak było właśnie z zegarkami. Jeśli chodzi o kierowcę, mamy bardzo fajną, nowoczesną kierownicę, taką jak jest praktycznie we wszystkich Toyotach oraz jest to naprawdę wszystko dosyć dobrze wykonane. Ta czerwona nitka, ta jakość tej skóry jest w miarę przyjemna, co prawda wieniec jest, szczerze powiedziawszy, dosyć także chudy. Dużą zmianą przed oczami kierowcy jest także 12-calowy ekran, który się tutaj pojawił. Jest to nowoczesny ekran LCD, który tutaj przywędrował i możecie go sobie w różnych formach konfigurować. I to, co jest tutaj zawarte, także możecie sobie odpowiednio tutaj personalizować pod siebie. Czy jest to potrzebna zmiana względem tego, co była? Szczerze powiedziawszy, nie, bo po prostu ten wyświetlacz, który był, także był naprawdę dosyć dobry. To jest po prostu typowy gadżet, który musiał przywędrować ze względu na to, że inne marki także już stosują te wyświetlacze. Porozmawiamy sobie troszeczkę o wykończeniu, a tutaj jest na pewno spora różnica. Skóra, która jest tutaj zastosowana, jest w miarę przyjemna w dotyku, ale jest taka dosyć twarda. Biała nitka przeciągnięta także przez całość. W miarę miękki daszek oraz miękkie podszybie, to jest na pewno taki element gumowy i trochę dekarów w formie takiego chromu, dosyć dobrze to po prostu wszystko dopełnia. A tak naprawdę jest to Corolla, którą znamy już naprawdę dosyć długi czas. No dobra, to czas przejść sobie do Hondy Civic, a tutaj pierwsza różnica to jest na pewno wielkość tego wnętrza. Szczerze powiedziawszy, czuję się bardziej tak open space. Mamy tutaj więcej miejsca, więcej przestrzeni, jeśli chodzi o Hondę. Nie wiem, czy to jest zasługa tego, że mamy taki duży, pociągnięty praktycznie poziomo, rozciągający się przez całą deskę rozdzielczą dekor, związany także z nawiewami, ale myślę, że może to być tego także sprawa. Miejsca także jest więcej. Jesteście mniej zabudowani w tym wnętrzu niż w Corolce, ale jest naprawdę także dosyć mocno z gustem. Jeśli chodzi o takie rzeczy, zacznijmy sobie faktycznie od tych multimediów. Mały ekran, szczerze powiedziawszy, ale naprawdę mający praktycznie wszystkie funkcje. Tak naprawdę macie połączenie z Apple CarPlayem, macie połączenie z Android Auto, wszystko macie dosłownie także na ekranie. Ekran działa i nie przeszkadza, co ważne, kierowcy, więc to jest dla mnie o wiele lepsza opcja niż aktualnie w Toyocie. Prosty system działający na Androidzie i tutaj nic więcej tak naprawdę nie potrzeba, bo nawet jak klikniecie sobie Apple
for CarPlaya, to tak naprawdę macie dosłownie po prostu wszystko. Przechodząc sobie delikatnie niżej, ten dekor, o którym Wam już wspomniałem, w formie tego plastra miodu jest po prostu czymś świetnym. Do tego te nawiewy, które są tutaj zrobione w nowoczesnej formie, kiedy je pociągniecie do góry i je otwieracie, kiedy pociągniecie na dół, je zamykacie oraz sterujecie także kierunkiem nawiewu. Wow, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Pod spodem mamy bardzo fajny, tradycyjny układ klimatyzacji, także z pokrętłami, z regulacją temperatury, z regulacją nawiewu oraz także pojawiły się tutaj podgrzewane trójstopniowo fotele w formie takich nowoczesnych przycisków i to na pewno lepiej wygląda niż w Toyocie. Pod spodem mamy dosyć dużą konsolę centralną, w której nie ma jakiegokolwiek piano black. To jest bardzo fajny element, który jest wykonany w formie takiego materiału szczotkowanego, bardzo fajny i łatwy także w utrzymaniu i nie będzie się także rysował. Mamy tutaj ładowarkę indukcyjną, która jest naprawdę mocna, dwa USB w formie standardowego jeszcze rozmiaru USB-A i także mamy tutaj wszystkie przyciski związane z trybami jazdy oraz selektor kierunków jazdy w formie takiego cyfrowego, nowoczesnego właśnie wybieraka. Ten duży podłokietnik z miejscem właśnie faktycznie na jakieś kable, tylko nie jest przesuwany. W Corolce był jednak przesuwany, ale tutaj jest na tyle duży, że nie musi być w szczególności także przesuwany. Przechodząc sobie dalej, materiały są naprawdę dosyć niezłej jakości. Co prawda Corolka miała lepsze wykończenie górnej części, ale tutaj niżej plastiki są o wiele bardziej przyjemne i są takie po prostu bardziej przyjemne w dotyku. Jeśli chodzi o kierownicę, tu jest największa różnica. Kierownica jest grubsza, jest bardziej miękka i czuć, że to jest taka bardziej naturalna skóra niż była w Corolce. Nie jest w żaden sposób pikowana, jest gładką skórą, przeszytą tak naprawdę białą niteczką, ale wygląda naprawdę dobrze i ważne, że dobrze także leży w dłoni. Podstawowe rzeczy także na kierownicy odnośnie tempomatu oraz oczywiście sterowanie multimediami i podgrzewana kierownica umiejscowiona tutaj, a w Corolce była tam umiejscowiona gdzieś tam pod deską rozdzielczą. Różnicą jest na pewno to, że nie mamy tutaj w ogóle w Civicu head-up displaya, więc z tym musicie się pożegnać, ale tak jak właśnie w Corolce, także tutaj jest także w wersji Advance taki nowoczesny wyświetlacz, który jest także oczywiście konfigurowalny za pomocą tutaj tych wszelakich rolek. Możecie sobie naprawdę tutaj zmieniać tych informacji naprawdę sporo i personalizować także to dosłownie pod siebie. Lepiej się tutaj czuję ze względu na to, że jest po prostu więcej przestrzeni, więcej miejsca, ale to wrażenie może być także potęgowane na pewno przez okno panoramiczne, które jest po prostu duże i wielkie i macie także możliwość także oczywiście go regulacji oraz otwierania i zamykania włącznie z takim delikatnym windshotem, czego w Corolce musicie oczywiście w konfiguratorze sobie dopłacić. Witam Was moi ukochani widzowie. Pytacie się pewnie, co ja tu robię. Trochę zamieniliśmy się rolami. Teraz pan prowadzący jest za kamerą, a z racji tego, że częściej ja jeździłem z tyłu tych aut, może ja Wam trochę coś o tym opowiem. Zapraszam za mną. A więc tak. Wiesz tak, jeśli chodzi o nogi, rewelacja. Jest idealnie miejsca, że nie muszę mieć nóg ani podkurczonych, ani za bardzo wysuniętych. Druga sprawa, głowa. Wpływają do kroki, tutaj mam tą przestrzeń nad głową. Przy moim wzroście około 1,80 m. Więc uważam, że to standardowy wzrost i fajnie się to sprawuje. Na szybko dwa złącza USB typu A, skóry, wygodnie się siedzi, mamy podłokietnik z kubeczkami i tak naprawdę z takich ważniejszych rzeczy to wszystko. No to teraz przyjadamy się do Corolki. To zapraszamy do Corolki. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to szerokość otwierania drzwi. W Corolce otwierają się one wężej niż w Hondzie Civic. Pierwsze co? Nogi. Jest tutaj dobrze, to na duży plus, tak samo jak w Hondzie jest duża przestrzeń, na spokojnie wytrzymamy dłuższą podróż. Ale przejdźmy do minusów. Przestrzeń nad głową. Teraz jestem delikatnie skurczony, bo jak się wyprostuję w pełni, tak naprawdę czubkiem głowy dotykam już sufitu. To na duży minus. Z drugiej strony też dlatego, że sama tylnia kanapa jest wyżej niż przedni rząd. Jeszcze z takich minusów, nie ma tutaj żadnego złącza USB, więc tyłu telefonu sobie nie naładujecie. Więc jak dla mnie Honda wychodzi na duży plus. No to pomimo swojego usportowionego charakteru, znając życie, zastanawiacie się, który jest szybszy. Civic czy Corolla? Ten szybszy czy ten szybszy? Tak, musiał pojawić się sprint i oczywiście 1/4 mili, więc zapraszam Was także do fragmentu typowego wyścigu Japonia kontra Japonia. No dobra, moi drodzy, czas w końcu się ścignąć. Pan prowadzący, zwany Toyociarz, posiada ich 3 i jeszcze ich nie ma dość. Toyota Corolla versus Civic. A po drugiej stronie mam niezmiernego fana modelu właśnie Civica. Ty, panie Civiciarz. Pan operator, zwany Zagóra, od dłuższego czasu człowiek zakochany w Hondzie. Słucham panu z Corolli. No dobra, to co masz tam pod maską?
Zacznę od najważniejszego. 184 konie. A ty ile tam masz? U mnie 196 po faceliftingu. No dobra, to może teraz pochwać się newtonometrem. Ja mam tu 205 newtonometrów na przedniej osi. Czy, oczywiście to ja cię zaskoczę, bo mam aż o ponad 100 więcej, bo aż 315. Co kurde? Jak to? To jest Honda, proszę pana. Honda Civic. Tak, Honda Civic. Ty masz inną hybrydę niż ja, bo tu jest największa różnica w hybrydach, czyli mamy jedną hybrydę standardową, napędzaną przez silnik, a drugą przez silnik elektryczny. Są dwie Hondy. Honda jest kompletnie inaczej zrobiona, jest odwrócona. A moja jest taka zwykła, synergiczna, jak to lubi Toyota. No to jeszcze ważna w sumie kwestia, skoro że ty masz kombi. Ile ważysz? To na 615 kg. I mam tak naprawdę więcej niż 3/4 zbiornika paliwa. To ja znowu mam, ważę 1574 kg, a licznik zbiornika wskazuje równo na połowę. No dobra, ja mam 7,7 do paczki. No a ja 8,1, ale coś czuję ten Newta, którego mam, może to wygrać. A widzicie, kurde, skubany będzie kombinował. Dobra, to co, tryb sport? I sprawdzamy to. Ja już mam zapięty, tylko czekam. Patrzcie go, kurde, no daje radę. Dobra, no to co, panie majster, startujemy? Startujemy. Dobra, to co, z procedurki? Czekam tylko na sygnał. Dobra, teraz tak, na trzeci sygnał startujemy. Lewa noga na hamulec, skrzynia w trybie sport. I uwaga. Do przodu, ale Civic nie goni, goni mnie, kurde. Goni? 1:1. Nie mam szans. Idę do przodu, długość do przodu idę. Nie wyrobię, niestety. No i tak oto cię rozwaliłem. To jest szczęście. Dobra, próba numer 2. Jak? Jak są jadę, to wygrywam, a jak z nim, to nie. No i jak się czuję? Przegrany? Ej, no pierwsza próba nie była zła! No to co, jak na drugą? Mam obawy. No to co, druga? No druga, ja gotowy. To na 3. Możesz teraz ty wystartować. O kurde, poszedł szybciej, no ale kurde, idzie szybciej. Ale cię doganiam, przeganiam cię. Kurde no. Yeah! Próba numer 2 zakończona sukcesem, czyli jednak Civic jest delikatnie wolniejszy. Niestety muszę to przyznać z bólem. Moi drodzy, teraz robimy sobie przyspieszenie z rolki, czyli tak naprawdę 50 km na godzinę i na sygnał sobie startujemy. Uwaga, 3, 4. Widać tu większy moment obrotowy Civica na początku, ale potem Corolla zaczyna odjeżdżać. Udało ci się? 50 i bez problemu? No tak, a jak już mi odeszłeś, to już nie. No właśnie, też mi się tak zdawało, że po prostu nie będziesz miał szans. No dobra, jak już że znacie zwycięzcę tak naprawdę tego wyścigu 1/4 mili i stoję właśnie obok nas, właśnie Corolla, no to trzeba trochę porozmawiać, co faktycznie się zmieniło, bo zmieniło się dosyć sporo, jeśli chodzi o wersję właśnie po faceliftingu. Zmieniło się dosyć sporo ze względu na to, że mamy nowy układ hybrydowy. To jest nadal oczywiście dwulitrowa jednostka, która posiada moc okolice 196 koni. Jako że jest to nowa jednostka, to macie moc okolice 196 koni i jest naprawdę dosyć dużo także zmian, ale nadal nie zmienili jednego, czyli nadal macie patyk do podnoszenia maski. Jeśli chodzi o tą wersję, 2 litry, 196 koni i jest to hybryda synergiczna. Jest to tradycyjna hybryda, jeśli chodzi oczywiście o Toyotę, której najbardziej jest także znana. Silnik został odelżony, silnik ma także mniejsze oczywiście masy wirujące w środku, został odelżony, a co ważne, zostały zaprojektowane na nowo silniki elektryczne, które tutaj są
i macie także więcej momentu obrotowego z samego silnika elektrycznego. Jest w stanie Corolla także większą prędkość osiągać właśnie na silniku elektrycznym. Okolice 120 km na godzinę jest w stanie także utrzymywać sobie na tym silniku elektrycznym. Tu jest tak naprawdę zrobiona bardzo ważna rzecz, czyli tutaj silnik spalinowy gra główną rolę, a silnik elektryczny jest tak naprawdę silnikiem, który tylko i wyłącznie wspomaga. Jest to delikatnie zmieniona rzecz, jest tak, że został silnik delikatnie bardziej wygłuszony, troszeczkę praca skrzyni ECVT została delikatnie poprawiona i co ważne moduł PCU, czyli tak zwana jednostka sterująca całą hybrydą, została także przeprogramowana, jest bardziej efektywna i jest to połączone także z bardziej efektywną oczywiście baterią litowo-jonową, która ma także delikatnie wyższe napięcie, z czego także wynika właśnie różnica w mocy. Tak, no bo okolice 16 koni jest więcej w porównaniu właśnie względem silnika, który był tutaj także przed faceliftingiem. No dobra, czas trochę pojeździć tym oto nowym sprzętem, czyli Corollą po faceliftingu. Co się zmieniło? Nie zmieniło się zbytnio za dużo, to jest nadal ten sam samochód. Tylko szczerze powiedziawszy, tu jest dosyć duża różnica względem mojej prywatnej, na przykład Corolli GR Sport. Tutaj jest standardowe zawieszenie, które nie jest w żaden sposób aktywne. Tutaj nie ma zawieszenia AVS, a ono naprawdę bardzo dużo zmienia. Uwierzcie mi na słowo, że kiedy ja jeździłem jednym i drugim egzemplarzem bez Easy, to różnica jest naprawdę dosyć mocno drastyczna. Jest, szczerze powiedziawszy, dosyć całkiem nieźle. Szczerze powiedziawszy, zawieszenie działa w miarę dosyć precyzyjnie i dosyć dobrze. Tylko to jest typowy Japoniec, czyli tak naprawdę macie zawieszenie, które jest miękkie, przyjemne, komfortowe, ale kiedy macie już jakieś nierówności czy drogę, w której są niestety jakieś dziury, ci słyszycie koła, słyszycie zawieszenie i słyszycie lekkie dobicia zawieszenia. To jest po prostu normalne. Wtedy ten samochód staje się sztywny i to jest jego delikatną wadą i problemem. Układ kierowniczy jest w miarę zadziorny, jest także w miarę responsywny. Co prawda, szczerze powiedziawszy, w wersji z AVS-em jest wtedy jeszcze lepszy, bo ten układ kierowniczy wtedy się bardziej zacieśnia. Nawet kiedy włączę sobie tryb sport, szczerze powiedziawszy, lekka różnica jest, ale nie jest na tyle mocno wyczuwalna i nadal ten układ kierowniczy jest taki trochę komputerowy, trochę więcej sportu, jako że mamy tą wersję GR, to chcielibyśmy troszeczkę po prostu mieć więcej. Układ silnika, do tego sobie przejdźmy. Nowa, piąta generacja hybrydy to jest jednak faktycznie różnica. Silnik elektryczny jest mocniejszy, o wiele więcej czasu jesteśmy w stanie pojeździć sobie na tym silniku elektrycznym. Czy nie jest to aż nie wiadomo jaka przepaść, nie róbcie z tego nie wiadomo czego, to jest nadal ten sam samochód i delikatne zmiany w tym silniku. Ważna różnica także jest to, że nowe systemy tutaj przywędrowały w formie, teraz kiedy samochód przede mną delikatnie zhamował, a ja miałem odpuszczoną nogę z gazu, jest tak zwane automatyczne odzyskiwanie energii, czyli rekuperacja już jest bardziej inteligentna niż była przed faceliftingiem i jeśli chodzi o dynamikę, jest całkiem nieźle, ten samochód naprawdę bardzo fajnie się napędza, co prawda nadal jest połączony z tą skrzynią CVT. Nie mówię, że to jest naprawdę złe rozwiązanie, bo naprawdę ekonomika jest o wiele lepsza z tą CVT, ale nadal to jest CVT Toyoty. Oni już naprawdę mocno się nauczyli, żeby te skrzynie były cichsze, żeby tak nie były, ale no... Chcecie ten bieg zmienić, więc tak naprawdę silnik, skrzynia działa identycznie tak jak przed faceliftingiem. Bardzo fajna dynamika, bardzo dobrze się to napędza, ale to nadal jest jakby ta tradycyjna hybryda i tu jest największy problem, że najwięcej jeździcie na silniku jednak spalinowym. Silnik elektryczny jest tak naprawdę waszym skrzydłowym, czyli dopędza was wtedy, kiedy potrzeba i utrzymuje prędkość. Musicie zastosować tutaj typową technikę, taką jak w Toyocie, czyli szybko dochodzicie do prędkości, słyszycie to lekkie wycie, odpuszczacie, wracacie na silnik elektryczny i tak jak ja teraz w tym momencie, ja sobie 70 parę kilometrów na godzinę podążam właśnie już silnikiem elektrycznym i nie zużywam już paliwa praktycznie wcale. Nagłośnienie, jeśli chodzi o ten samochód, szczerze powiedziawszy w wersji GR Sport nie macie pakietu JBL, ale możecie go sobie dołożyć. Gra, powiedzmy, przyzwoicie, w porównaniu z Civiciem jest dosyć duża różnica, szczerze powiedziawszy, a jak chcecie dopłacać do pakietu JBL, to lepiej weźcie ten worek pieniędzy i wydajcie na coś innego, ten JBL kompletnie nie gra. I warto także wspomnieć o hamulcach, które są naprawdę dosyć zacne i ta rekuperacja i to połączenie razem z tym hamulcem jest całkiem dosyć niezłe, bo wystarczy nacisnąć dosyć mocniej i ten samochód dosyć przyjemnie, fajnie staje. No tak, ale jeśli chodzi o tą tradycyjną hybrydę, to jest tyle. Czas przejść także do drugiego rywala. Rywal, który tak naprawdę jest kompletnie inną hybrydą. Także hybrydą, ale jest to hybryda typu odwróconego, który uważam, że ma bardzo, bardzo fajny
oczywiście system działania. Jest to troszeczkę działanie odwrócone ze względu na to, że silnik elektryczny tutaj jest głównym napędowym oczywiście motorem. Jeśli chodzi o Civica, macie tutaj także 2 litry pojemności, a oraz także moc bardzo zbliżoną do Corolli. Tutaj jest troszeczkę mniej, 184 konie, ale o wiele więcej momentu obrotowego, 315 Nm momentu obrotowego. Łomatko, skąd to się wzięło? A stąd się to wzięło, że silnik elektryczny tutaj praktycznie w 90% jazdy to właśnie on zapędza ten samochód. Tutaj jest odwrócona synteza, czyli tak naprawdę silnik spalinowy, który tutaj macie, ma troszeczkę mniejszą moc. Tam okolice 150 koni tak naprawdę i ten silnik działa jako generator prądu, który oczywiście jest przenoszony także do baterii trakcyjnej, a następnie silnik elektryczny praktycznie bezstratnie napędza właśnie koła tego Civica i stąd wynika właśnie większa moc, jeśli chodzi o moment obrotowy tej jednostki. Także jest to połączone ze skrzynią CVT, która jest bezstopniowa. Tak naprawdę jest to skrzynia jednobiegowa, która zapewnia także przełożenie momentu obrotowego i co ważne, Civic jest w stanie także jeździć na silniku spalinowym. Nie jest to tylko i wyłącznie generator, ale występuje to tylko i wyłącznie w momentach na przykład jazdy autostradowej, czy naprawdę pod wysokim obciążeniem. Więc tutaj wynika dosyć duża różnica względem Toyoty. Mamy hybrydę, która jest jednak odwrócona. No właśnie. A jeśli chodzi o spalanie, no to... Civic to jest kompletnie inny typ samochodu. Kompletnie inny ze względu na aspiracje, które daje już swojemu kierowcy także na wejściu. Siedzicie nisko, macie naprawdę bardzo, bardzo precyzyjny i angażujący układ kierowniczy. Jest wręcz nadzwyczaj angażujący. Do tego całe zawieszenie. Zawieszenie jest naprawdę bardzo fajnie zestrojone i jest jędrne, ale jest nacechowane takim sportem. Zobaczcie na wszystkie ruchy kierownicą. Tak naprawdę większość ruchów, jakie są robione, są momentalnie po prostu przenoszone także na jezdnię. A kiedy włączycie tryb sport, to jednak zaczyna się robić jeszcze większa, fajna zabawa. Niemożliwe jest to, jak ten samochód angażuje Was do jazdy. I to jest największa różnica. Tutaj musicie mieć delikatnie bardziej aspekt sportowy. Musicie lubić także taką jazdę. I to w tym samochodzie jest bardzo mocno wyczuwalne. To najbardziej czuć. Wszelakie nierówności, dziury naprawdę są dobrze wybierane. Choć z bardzo podobną tendencją to, co potrafi zrobić Corolla, czyli tak naprawdę jak wpadniecie w dziurę, to ją poczujecie na własnym tyłku. Civic także jest szybki, ale macie w ogóle inny dźwięk także tego silnika. Skrzynia bardzo fajnie emuluje tak naprawdę biegi w trybie normalnym, a kiedy włączycie sobie już tryb sportowy, to naprawdę ta skrzynia robi bardzo fajne, takie ciekawe doznania. I macie jeden bieg, pyk, drugi bieg, pyk, trzeci bieg. Oczywiście to są w pełni udawane biegi, ale dają wam taką frajdę i ten dźwięk jest naprawdę bardzo przyjemny. A w Toyocie trzeba troszeczkę nauczyć się jeździć tak naprawdę na początku. Musicie nauczyć się tego, jak korzysta się z układu hybrydowego. W Civicu tak naprawdę wsiadacie i od razu robicie idealne wyniki spalania. Silnik elektryczny ma także ten moment obrotowy o wiele większy niż był dostępny w Corolli. I to czuć, bo kiedy naciśniecie ten pedał, to jest takie nagle w pewnym momencie zerwanie i idziecie bardzo szybko do przodu. I to jest bardzo fajne. Tutaj ten moment obrotowy o wiele szybciej wciska w Was fotel i jest tak naprawdę troszeczkę inaczej. Do tego nagłośnienie firmy Bose, które my mamy w wersji Advance, jest o wiele lepsze. Ten subwoofer, to wszystko gra naprawdę znacznie lepiej. Bardziej co mi się podoba, to właśnie ten charakter. Tylko pamiętajcie, ten charakter musi Wam też przypasowywać, że chcecie mieć taki samochód, który jest taką zadziorą, który tak zachęca Was do tego, żeby zobaczyć jego granice, żeby zobaczyć także, jak ten samochód faktycznie jeździ i jak się sprawuje. Ale brawo Honda za to, że potraficie zrobić układ oszczędny, potraficie zrobić odwróconą hybrydę, pójść swoim w ogóle tokiem rozumowania nowoczesnych silników hybrydowych. No i hamowanie. 70, szczerze powiedziawszy, trochę ostrzejsze są hamulce, ale naprawdę na bardzo podobnym poziomie. Zapraszam Was teraz do porównania, czy to jest oszczędniejsze, czy faktycznie jednak to. Czas rozpocząć także test spalania, więc ja aktualnie resetuję komputer pokładowy w Corolce i zobaczymy także, jak faktycznie sprawdzi się ten samochód na 20-kilometrowej trasie i to samo poprosimy naszego kochanego operatora, żeby zrobił w Civicu. Mam już wszystko gotowe. No dobra, czyli tak, komputery pokładowe zerowane, ustawiamy prędkość. Halo, panie operatorze. Halo, mów powtórz.
Jaką prędkość ustawiamy, żeby było sensownie dla obu samochodów? 130. 130, no dobrze, czyli robimy 130 na tempomacie. No i tak oto żeśmy sobie jeździli, tak jeszcze jakieś 20-30 km, po to, żeby oczywiście sprawdzić dla Was jak najbardziej wiarygodnie całe spalanie, jeśli chodzi o Civica, czy właśnie o Corolla. No i tak, nie będziemy Was zanudzać naszymi pogadankami, wracamy do tematu. Jak tam w Civicu systemy asystujące jazdę, jeśli chodzi o tempomat, czy utrzymanie na pasie ruchu? Powiem szczerze, że tak, tempomat aktywny jest bardzo przyjemny, utrzymanie na pasie ruchu też funkcjonuje w miarę sprawnie, bardzo dobrze. No i tak naprawdę teraz nie bardziej jestem ciekawy tego, jak po naszym odcinku wyjdzie spalanie. No to jeśli chodzi o mnie, jest też naprawdę całkiem sensownie. Poprawili, widać, dosyć dużo, szczerze powiedziawszy, bo kierownica jest o wiele bardziej sztywna i lepiej trzyma pasy. Odległość także jest taka bardziej kontrolowalna. No i faktycznie 130 km na godzinę jest całkiem nieźle. No dobra, a jak z głośnością we wnętrzu? No i tu już przechodzimy do problemu, bo muszę trzymać krótkofalówkę przy uchu, żeby Cię słyszeć. Nie jest rewelacyjnie, ale uważam, że dramatu też nie ma. Boś będziemy tak po środku. No to jeśli chodzi o mnie, jest całkiem, szczerze powiedziawszy, całkiem nieźle, choć szczerze powiedziawszy raczej nic nie zmieniło się tutaj po faceliftingu. Nadal jest dosyć dobrze, jeśli chodzi o wygłuszenie, chociaż mogłoby być chyba trochę lepiej wygłuszone nadkola, bo najbardziej słyszę koła. Coś nam zaczyna padać, panie prowadzący. No dobrze, niech sobie troszeczkę popada. Jakie wstępne średnie wyniki się pokazują? Na chwilę obecną mam 6,8 litra na setkę. To bardzo podobnie, bo jak Corolla aktualnie ma 7 litrów średniego. Przejedziemy jeszcze chociaż te 10-15 km i faktycznie zobaczymy, jakie będą wyniki. Mi się trzyma aktualnie tak w okolicach 7-7,5 litra. Dajmy też oczywiście, żeby nas dogonił nasz operatorski samochód. Wiadomo. Dobra, wracamy do 130. No i tak widzicie, moi drodzy, zaczyna padać i tak szczerze powiedziawszy, ten deszcz jest dosyć mocno słyszalny w tej kabinie, więc trochę to słychać. Panie operatorze, a jak u Ciebie z głośnością w deszczu? Powiem szczerze, że nie ma takiego dramatu. Skwiera Ci na przykład ten okno panoramiczne na górze? Nie, w ogóle nawet nie odczułem, jakby coś mi tu stukało w okno panoramiczne. No to całkiem nieźle. U mnie, szczerze powiedziawszy, to nie jest źle, ale go słychać dosyć mocno. No już takie kompakty to chyba powinny być trochę lepiej wyciszone, mi się wydaje. Wydaje mi się, że dodatkowo, jak Corolla jest autem dosyć większym, dosyć sprawnym, to uważam, że jak na auto takie bardziej rodzinne, powinno być tam lepiej wypuszczone. No widzisz, mamy bardzo podobne zdanie. W Civicu chyba jest nawet całkiem nieźle to zrobione. Tak, w Civicu jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o ten spadający deszcz, to tak naprawdę tyle, co na przednią szybę co rozsuwać. To powiedz, jak u Ciebie ze spalaniem? Aktualnie 6,2 litra na 100 km. No to u mnie 5,8. Czyli Civic nadal jest jednak lepszy w spalaniu. Ta odrzucona hybryda robi robotę. Jednak tak, synergiczna hybryda Toyoty nie pozwala aż tak długo jeździć na prądzie, szczerze powiedziawszy, chociaż i tak dosyć długo byłem w stanie pojeździć na prądzie, nawet przy prędkości takiej do 120 km na godzinę, ale przy 140 już niestety mam pełen ciąg i idzie cały czas silnik spalinowy. Powiem tak, no u mnie tutaj w prądzie motor spalinowy załączy się rzadko, naprawdę rzadko. No to nie, ja tu praktycznie cały odcinek pokonałem na silniku w większości spalinowym. Czyli tutaj musimy przyznać plus dla Hondy. No to czas, moi drodzy, trochę to podsumować, jeśli chodzi o cenę. Ceny tak naprawdę są dosyć różne, jeśli chodzi o te samochody. Jeśli chodzi o Honda Civic, jest dosyć droga. 182 tysiące złotych musicie przygotować w okolicy, jeśli chcecie mieć wersję Advanced, czyli tak naprawdę top, jeśli chodzi o cennik. Faktycznie ta wersja ma parę ciekawych gadżetów, takich jak faktycznie te projekcyjne lampy oraz ten kokpit wirtualny i jeszcze parę ciekawych rzeczy, tak jak skórzane fotele i tak dalej. Jest drogo, ale zawsze Honda była dosyć droga. Jeśli chodzi
chodzi o Corollę, Corolla jest w miarę sensownie także wyceniona, bo Toyota także zniżyła ceny i użycza także sporych rabatów po to, żeby ten samochód się sprzedawał. 164-165 tysięcy złotych musicie przygotować za Corollę w wersji GR Sport, dopakowaną oczywiście we wszelakie możliwe pakiety, i dodatkowo za wersję kombi musicie dopłacić okolice 7 tysięcy złotych. Wtedy w okolicach 170 tysięcy złotych jesteście w stanie się zamknąć ze swoją ulubioną, najnowszą Corollą. I to jest cena w miarę także sensowna. Dużej różnicy aż tak dużo już nie ma, jeśli chodzi o budżet, a różnic, jeśli chodzi o pokład, jest naprawdę dosyć sporo. No dobra, czas to teraz podsumować. Podsumujmy sobie to delikatnie w punktach. Zacznijmy od stylistyki. Większość osób, które żeśmy pytali, także z naszego subiektywnego punktu widzenia, mamy także wyniki. Jeśli chodzi o ten samochód Corollę albo Civica, tak naprawdę Civic jest ciekawiej narysowany, jest bardziej sportowy i jest bardziej usportowioną wersją, jeśli chodzi właśnie faktycznie o takiego kompakta. Corolla jest bardziej ugrzeczniona. Pakiet GR Sport faktycznie dodaje jej trochę zadziorności, trochę pikantności, ale jest to nadal jednak zwykłe kombi. Civic tutaj w tej kategorii wygrywa 1-0. Silnik i przyspieszenie tutaj nie ma co kompletnie mówić. Corolla jednak jest mocniejsza, ma mocniejszy silnik i szybciej także przyspiesza, czyli mamy tak naprawdę wynik 1-1. Wnętrze, praktyczność, tutaj szczerze powiedziawszy ja także skłaniam się w kierunku Civica, bo jest lepiej zaprojektowane wnętrze, jest więcej także pojemności w środku, większa przestrzeń i te materiały są jakieś, szczerze powiedziawszy, trochę lepsze. Corolla naprawdę nie jest zła, ale tutaj punkt raczej oddaje właśnie, jeśli chodzi o Civica. Pojemność i praktyczność bagażnika. Corolla ma o wiele więcej do powiedzenia. Pojemność bagażnika jest większa i także praktyczność też jest jednak większa niż w liftbacku. Naprawdę silnik, układ hybrydowy, oszczędność. Oszczędność. Jeśli chodzi o oszczędność, Civic jest oszczędniejszy. Oszczędniejszy jest w mieście, oszczędniejszy jest także na trasie, bo jednak odwrócona hybryda jest o wiele lepszym pomysłem. O wiele częściej jeździcie w systemie typowo elektrycznym, na typowo silniku elektrycznym i wykorzystujecie więcej tej energii elektrycznej i to daje lepsze rezultaty, jeśli chodzi faktycznie o spalanie, co także udowodniliśmy Wam w teście na autostradzie oraz we wrażeniach z jazdy, jak opowiadałem faktycznie o spalaniu. Więc no i ostatnią rzeczą to jest tak naprawdę frajda i prowadzenie z jazdy. I tutaj możemy mieć tak naprawdę remis. Corolla jeździ bardzo dobrze, ma bardzo dobrze zestrojone zawieszenie. Możecie dokupić sobie zawieszenie AVS, które oczywiście bardzo mocno polecam, bo zmienia charakter tego samochodu i jest o wiele wygodniejsze i bardziej komfortowe. A Civic znowu jest bardziej nacechowany sportem, jest o wiele bardziej taki podążający za ręką, podążający za nogą i taki słuchający się kierowcy i dający mu zwrotne informacje w formie właśnie tych emocji, których poszukują taki petrolheadzi jak ja. Więc tak naprawdę mamy tutaj wynik 1-1. 5-4 i jednak w tym wyposażeniu i w tych wszystkich możliwościach Civic jednak moim zdaniem wygrywa i tak naprawdę ten test także pokazuje, że jednak Honda Civic jest lepsza niż Toyota Corolla. Szczerze powiedziawszy, to są dwa idealne kompakty, których naprawdę ciężko cokolwiek zarzucić. Ale moje serce kierowane jest jednak do Civica. Moi drodzy, jako że ten materiał nie był jakąkolwiek współpracą, nie był materiałem płatnym, więc tak naprawdę samochód, który widzicie za mną, został dostarczony przez Honda Polska dla nas, dla dziennikarskiego testu, a jako że mieliśmy możliwość także odebrania właśnie nowej Toyoty Corolli od naszego zaprzyjaźnionego salonu Toyota Sabai Łódź, no to za to chciałem serdecznie także podziękować, bo dzięki nim, dzięki Hondzie, mogliśmy stworzyć takie oto piękne porównanie tych dwóch niesamowitych kompaktów. Więc co, jak będziecie szukać jakiegoś samochodu, odzywajcie się do danych dealerów. No i tak oto, moi drodzy, kończymy ten piękny materiał. Dwa konkretne samochody, dwa kompakty, które na pewno Wam się spodobały. Oczywiście czekamy także na Wasze komentarze. Sekcja komentarzy jest dla Was. Czekamy także właśnie na Wasze odpowiedzi, który samochód Wy byście wybrali właśnie w tej kwocie oraz także z takich kompaktowych hybryd. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, bo zaczyna aktualnie padać, więc co? Dwa filmy inne do obejrzenia. Nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, a ja wsiadam do naszego zwycięzcy, jeśli chodzi o ten pojedynek, i jadę jeszcze się pobawić. Do zobaczenia, cześć, hej!